Dzień dobry, witajcie. My niedawno wstaliśmy, dlatego o, oczy takie jeszcze jakby zaspane. Muszę wam powiedzieć, że mnie lekko wkurzają te tutaj figurki, bo na przykład o koc, o włosy. Teraz mi tu nie chcę sfokusować. O, to mi się zaczepiają, ale idzie przeżyć. Z takich progresów chcę wam powiedzieć, że nadal nie byłam na siłowni, czy jakami był. Po prostu ja godzina tak 11, do 11 jak nie pojadę, to już nie pojadę. Bo dla mnie to jest za dużo osób, ja nie lubię czekać za wszystkim, wkurzają mnie, nawet nie macie sobie do rozgrzewki zrobić. Dla mnie jest po prostu tam za dużo ludzi, ja nie lubię. Wieczorami często jest jeszcze gorzej. I w ogóle taki rozbity dzień, zanim się wróci, jest 14, potem myć włosy się, to już wiecie, wieczór i takie wszystko porozwalane. No i za to, że posiedliśmy drugi dzień z rzędu, bo Kamil, wiadomo, jest Trzech Króli, było wczoraj niedziela, no to za to, że posiedziło się te dwa dni dłużej, no to na przykład dzisiaj wstaliśmy o 11, także nie, jutro już, jakże tak powiem, normalny dzień tygodnia, więc pójdziemy wcześniej spać, mam nadzieję, że usnę i nie od poniedziałku trzeba ruszyć, bo po prostu mówię wam, tydzień temu byłam i nie jestem zadowolona. Kamil, widzę, okno otworzył. Ja już tutaj teraz zaścielę łóżko. No i chcecie, wiecie, do czego chcę wrócić? Do robienia sobie kawy tutaj, czy wody przygotowanej. Już dawno tutaj z tego nie korzystaliśmy. Brakuje mi tylko tutaj, kurde, jakiegoś LEDa. Muszę powiedzieć Kamilowi, żeby coś mi tu wymyślił, bo przydałoby tu się jakieś światełko. Także tak, przyniosłam sobie etrytol i w ogóle mała lodóweczka, ale jakby widzicie, ja tu się wprowadziłam z włosami. Musiałabym jakiś wymyślić gdzieś ten patent gdzie indziej. I wtedy byśmy mieli tutaj więcej miejsca. No bo tutaj keratyna jest, kawa wiadomo, tutaj na kostki jeszcze Kamil ma. Ja piję rozpuszczalnika, więc kawa taka nie kawa. Także tak, wodę sobie filtrujemy, o, w takim dzbanuszku. Dawno wam tego nie pokazywałam. To jest taki ekspres kubełkową się nazywa. Ja tutaj nie wkładałam tego, o, bo nie ma sensu jak kawa rozpuszczalna, nie? To mi się tutaj już rozpuszcza w tym. No, także taka niedziela. O, leniuchowa. A i pokażę wam się, co dostałam. Geraniu, słuchajcie, dostałam. Tylko trzeba będzie wsadzić. Jakby co, to poproszę dzisiaj, ale hałasuję, nie wiem czemu. Poproszę cię Kamila, żeby pomógł mi wsadzić. No. Dzień dobry, witajcie. Dla was może nie, ale dla mnie po kilku dniach przerwy. Co wam powiem, tak, widzieliście w poprzednich vlogach, jakiś dziwny czas mam, taki raczej niemotywujący, wręcz mam wrażenie, że do niektórych rzeczy tak zwykle albo to się sama pchałam, zmuszałam, to teraz mam tak, że po prostu lekko ręką odpuszczam i oczywiście to nie jest fajne. Znaczy, no, też wam mówiłam, że czasami tak musi być, ale chodzi o to, że nie lubię czegoś takiego, nienawidzę, aż dzisiaj wzięłam, nawet stwierdziłam, że gdy się do was odezwę po kilku dniach, mówię, do lepszego samopoczucia się pomaluję, żeby jakoś tak lepiej w ogóle się czuć sama ze sobą. No i wiecie, co jest jeszcze najlepsze? Dzisiaj jest środa, w poniedziałek, słuchajcie, pojechałam na siłownię. I oczywiście musiało być jakieś wydarzenie, jakby nie inaczej. A co się stało? Nie mogłam wyjść z samochodu. Podjechałam, słuchajcie, pod siłownię, chcę wyjść, a tu się okazuje, że się zamek rozwalił. Musiałam wyjść, wtedy jeszcze nie wiedziałam, tylko tak wiecie, tak sobie już myślałam, wrażenie jakieś te włosy są ulizane, myłam się, bo robiłam cardio i nie wiem. I musiałam wyjść od strony pasażera i wtedy już wiedziałam, że oho, bo na zewnątrz nie mogłam też ich otworzyć. Piję kawkę sobie zrobiłam, w ogóle wróciłam, to wezmę, połączę z poprzednim materiałem, bo już sobie ogarnam te wszystkie vlogi. Jak dla mnie jestem na bieżąco w nagrywaniu. I właśnie, bo że właśnie wracam do nagrywania, czy do robienia tutaj kawy. I tutaj wodę przygotowaną sobie robię, zaraz kran lubię wypić, czy do błonnika wodę, czy do elektrolitów, także nawet teraz nie schodzę na dół, jak rano wstaję, tylko sobie tu jestem w stanie wszystko zrobić i filtry właśnie zamówiłam, bo coś mi się wydaje, że ten filtr taki podejrzany jest, także jeszcze w tym tygodniu powinien przyjść filtr do Duffy. No. I do co opowiadałam, że właśnie tak, popsuł się ten zamek.
Wtorki są takie, że robię cardio. W sumie ostatnio robiłam tak, że prawie codziennie robiłam cardio. Teraz to jest naprawdę wszystko w kratkę. Wszystko jest po prostu w kratkę. Każdy dzień to niby sobie zaplanujesz, że będzie fajnie, a w ogóle wszystko się inaczej układa. Ale zrobiłam cardio. Zmusiłam się właściwie do niego chyba około 16-17 dopiero wieczorem. Miałam nawet takie już tutaj myśli, że odezwę się do was, ale jakoś mówię nie, jeszcze sobie tak dam chwilkę oddechu. No i dzisiaj stwierdziłam, bo jest środa, więc jest czas, żeby jechać na siłownię. Pojadę na siłownię. Wczoraj tak właśnie wieczorem myślałam. A jak sobie pomyślałam o tym wysiadaniu przez pasażera, potem pod Lidlem, żeby zrobić zakupy, mówię, pierdziele po prostu to. Nie będę się tak bawiła. Oczywiście, że to jest wykonalne. Może wymówka, nie mam pojęcia. Nie wynikajmy, niech ten samochód normalnie chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Na początku roku właśnie ten alternator. No, a drugi dzień był do odebrania samochód, więc spoko. Teraz ten zamek. A, w ogóle była jeszcze taka sytuacja w poniedziałek, powiem wam. Chciałam jechać pod Intermarché, bo trochę tak kombinuję sobie ostatnio też jeszcze z jedzonkiem. W sumie jakbyście mnie nie znali, tylko nie oglądacie, cały czas kombinuję z jedzeniem. Lubię, moja kuchnia to jest jeden wielki eksperyment. I podjechałam pod Intermarché, bo tam takie wiecie, mąk, jakieś dziwne, takie rzeczy wynalazki bardziej tam się dostanie niż tutaj na przykład w Intermarché w Biedronce i takich różnych tu okolicach, co mam. Wiadomo, wyjście tam od strony pasażera i obok stoi pan nowiusieńką Skodą z salonu i szarpie klamkami. A ja mówię, mam ten sam problem, właśnie wysiadam od strony pasażera, a on do mnie mówi, niech mi pani da spokój. Sam do siebie się śmieję. Auto ma pół roku, widać było, że nowusieńkę, i po prostu nie jestem w stanie go otworzyć. Także no nie wiem, tragedia. Także dzisiaj nie wylądowałam. Wczoraj Kamil był na zakupach, dzisiaj też coś, to są takie malutkie zakupy, wolę, on sam zresztą woli pojechać sobie zrobić takie mniejsze, a właśnie nawet chyba jutro sobie widziałam w promocji, są żeberka, także pojedzie jutro kupić żeberka na obiad. Także no, kilka dni właśnie mi nie było dla was, dalej wszystko jest takie rozdupcone. I jakieś takie nowe mam postanowienie, że przez to coś się zaczęło dziać właśnie, że po prostu w mojej głowie, to stwierdziłam, że nie chcę na siebie nakładać dużej presji i vlogi będą, słuchajcie, od poniedziałku do piątku. Weekendy będą totalnie wolne. Jest to na pewno fajny pomysł dla osób, które nie są w stanie na bieżąco oglądać. Będziecie przez weekend, sobotę, niedzielę mieć szansę, żeby to nadrobić. A ja myślę, że jak będę mieć jeszcze ten jeden dzień oddechu, to tak, jeśli się polepszy, będzie znowu stan zarąbisty, może wiosna, chociaż powiem wam, że ostatnie dni są naprawdę fajne, słoneczne. O, jeszcze tutaj wam pokażę. Tutaj sosenki tak przybijają. Będzie widać tam okno. Chyba za daleko. W każdym razie, o, tutaj widać, że są, słuchajcie, dni słoneczne, więc wczoraj też była fajna pogoda, ale no niestety, jest coś nie tak. Dlatego trzeba sobie nie jeszcze więcej brać na głowę, tylko zadbać o pozytywne nastawienie, o spokój i tak. A kto będzie miał być ze mną, to i tak będzie, rzecz normalna. No, ostatnio w ogóle, słuchajcie, eksperymentuję ze serniczkiem. Wczoraj zrobiłam tak, w ogóle tutaj wypierdział mi się na bok, wylał w tym Philipsie. Wczoraj zrobiłam tak, że na spód, słuchajcie, wziąłam tą całą masę ze serem białym i tym budyniem, białkiem jajek, a u góry wziąłam, a nie, na dole wylałam pudding, ten taki z Lidla, co kupuję, ale to właśnie tą masę. I fajne to jest. No. Także muszę zjeść, bo jak to było, wziąłam prysznic, ogarnęłam się, pomalowałam dla siebie, dla was. I tak, także na pewno co mam, słuchajcie, w planach, to chciałabym Monsterę przesadzić, którą już bardzo dawno temu kupiłam tutaj, teraz ją postawiam tylko na teraz raczej, bo ona chyba tu nie będzie. Fikusa przycięłam, słuchajcie, ale to wszystko do tematu kwiatków jeszcze przejdziemy.
tylko sobie zjem. I dostałam geranium, o którym Wam mówiłam, będzie właśnie połączony z tym materiałem parę dni wcześniej. I muszę przesadzić te dwa kwiatki, chcę dzisiaj. No. Także tak to będzie, od rana ugotowałam na bulionie karczek, żeby taki był mięciutki, więc się będzie karczek. Nie widzieliście bo przez ostatnie dni co gotowałam, ale zrobiłam tą surówkę kolesaw, pokażę Wam. Wątróbka w ogóle z gruszką zarąbista jest, na pewno to powtórzę, to będziecie widzieć. I wczoraj jedliśmy przez dwa dni, znaczy wczoraj robiłam na świeżo i dzień wcześniej też na gęsty serem, ale zarąbista sprawa. No. Także tak, tak to się ma. Bez ściemy i ukrywania. A, jeśli chodzi w ogóle o pazury, słuchajcie, to powiem Wam tak. Pierwsze dni faktycznie miałam problem. Bardziej mnie irytowały, bo na przykład mam taką gąbkę z siatki, to mi się zaczepiały. No wiadomo, włosy to rzecz taka normalna. O. Oko, takie rzeczy. Ale teraz mam wrażenie, mam je od kiedy? Od piątku. Czyli tam zawsze po 4-5 dniach, że one nie przeszkadzały mi tak, nawet bym mogła je spokojnie robić. Nie wiem, czy troszkę po prostu te różki się zrobiły bardziej mniej ostre, ale jestem w stanie funkcjonować. Także tak, ja wypijam kawę, zjadam mój sernik i co, pokazuję się Wam w temacie kwiatkowym. I dzięki, że jesteście, naprawdę. Bo to jest cała moja motywacja wszystkiego. Naprawdę, uwielbiam do Was przychodzić, nagrywać, być, mieć z Wami kontakt. To jest zarąbista sprawa. Najfajniejsza ze wszystkich. No. Jeszcze Wam chcę wspomnieć o tych spodniach z ostatniego haulu Zary. Bardzo je lubię. No, fajnie się w nich chodzi. A topik to jest, słuchajcie, H&M. Okazuje się, że koloru tego nie ma, ale widziałam, że jest czarny, który mam, i biały. Bo on jest taki w prążek. Jego, jak za nas jesteście duży, to na pewno znacie, bo bardzo lubię te topy. I wiecie, że w ogóle... Fokus, łap się. Mam dwie skarpetki na nogach, jest mi tak zimno. Teraz pokażę ile? Minus 3. Ale ostatnie noty to są tak po minus 10, a rano się staje minus 12, odczuwalna minus 21. Także mimo tego, że mam obydwa grzejniki odkręcone na full, to mi jest zimno. Mnie to zawsze w nogi muszę mieć cieplej. Dlatego mam dwie pary skarpetek na sobie. Dobra, co się u mnie zmieniło, jeśli chodzi o kwiaty? Zobaczcie, co fikusowi zrobiłam. Irytował mnie, że taki pęd sobie długi rósł tutaj, on miał tam liście. Zaraz go pokażę Wam, bo nie wyrzuciłam. I tu jeszcze taka jedna łodyga była, która nic nie miała. Ucięłam, niech się rozgałęzia, że tak powiem. Co będzie, to będzie. Pewnie od razu powiedział, nic mu nie będzie, nic mu się nie stanie. Bez przesady. To ja i tak mu daję szansę, że ze mną jest, za to, że nie chce mi tu wypuszczać nic. Już naprawdę. Uważam, że ma dobrze ze mną. No. I właśnie to jest to geranium. Przyniosłam z łazienki, bo w łazience miałam. Będziemy jego przesadzać. Tą monstergę chciałam przesadzić, bo ona tu już ma malutko miejsca. I tak obczaiłam sprawę, że chodźcie do łazienki. Ja bym mogła jeszcze jednego kwiatka przesadzić. Jakoś nazywa Zamikonkolus. Nie wiem, już Wam pokazuję. O, to jest ten. Ale wiecie co, ja go nie będę przesadzała na razie. On co nie w tej doniczce będzie. Woda zawsze jest na dole, jak coś za dużo. On tutaj się ma dobrze, także nie będę. O, tu jest ten mój fikus. Były różne opinie, że powinno się naciąć na przykład nad i tutaj z gumeczką w torebeczce wziąć torf i zwilżać, żeby wypuszczał tam przez najbliższe 12 tygodni. Były, widziałam opcje takie, że mogę normalnie uciąć i wsadzić do wody, tylko powinno się jakimś azotem czymś jeszcze wziąć. I jeszcze była jakaś opcja, no nie pamiętam, musielibyście zobaczyć jakieś tam fikusy, jak oni tam radzą. Ja wziąłem po prostu swoją go do wody, co będzie, to będzie. No, tu moja gwiazda też wylądowała, bo już za dużo gadżetów mam u siebie w pokoju. Także idę przesadzać kwiatka. No. I tak to się właśnie ma. Muszę włosy świąć, bo będzie mi przeszkadzać. Jak są spięte, to jest lepiej.
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Ja słuchę kwiatuszką zazwyczaj keramzyt takie. To są, słuchajcie, kuleczki na skórę. Nie widziałam się za przesadzanie, słuchajcie, dzisiaj, bo jutro będę sprzątać pokój, to umyję podłogę i w ogóle. Muszę teraz tylko doniczkę wytrzeć. W ogóle szkoda, że nie mam trochę mniejszej jeszcze doniczki, no ale trudno, będzie w takiej geraniu. Ciekawe, jak mi się przyjmie w ogóle. Drenaż. Kolejną toniczkę ogarnąć i mam nadzieję, że się przyjmie. To jest, słuchajcie, cały Kamil. Poprosiłam go, że jak po drodze siedzi z taki sklep delikatesy i tam właśnie jest bakoma ten jogurt naturalny zero tłuszczu. Ja używam go na przykład do sosu czosnkowego, to właśnie przycisnęłam, będę robić. Jeszcze tutaj, o, majonez potrzebuję, tylko nie wiem, czy mi starczy. Jak coś, to jeszcze powinnam coś tam mieć. Ostatnio ten kupiłam, całkiem też spoko. No i on, słuchajcie, nie było tam, to pewnie specjalnie do Intermarché. Tak jest oparty, że on zawsze będzie szukał, aż dostanie to, co chce. A mówi, że szczególnie dlatego, bo mamy dzisiaj karczek, tak wam mówiłam. Wcześniej gotował się 2 godziny na bulionie. Tu już przyprawiłam przyprawą do karczku i zaraz wskoczy tutaj do grilla. Tutaj gotuję siemię, bo jeszcze dzisiaj nie piłam. Teraz gotuję większą ilość, bo razem mama ze mną zaczęła pić. Tu wybrałam dla Kamila ziemniaczki na obiad. I to jest ta surówka okolesa, o której wam mówiłam. To jest, słuchajcie, biała kapusta, czerwona cebula, koperek, natka, matko kochana, co to jest, też marchewka starta. Jest tu dodany, tak, ocet jabłkowy, majonez i jogurt. No i taka sałatka. Jak będę kiedy robiła, to pewnie znowu się wam pokażę. Także to odmrażam schab na jutro, bo jeszcze zostały 2 karczki, to będzie dla innej osoby i będzie brakować więcej na jutro. I tak, działam z sosem czosnkowym, idę po oregano. A możesz mi powiedzieć dokładnie, który jest ten, co ten ziomek do ciebie dzwonił, odwołał to? No zaraz ci powiem. A ten suple, bo jeszcze byłem niepewny. I w ogóle witaminę zrobić. No już to. Czesiu, ty już coś chcesz?
świnka. Tak chrumczesz. Ja sobie, słuchajcie, ugotowałam siemię, a to wam pokazywałam. Czesiu czeka, zaraz mu dam. O. I ja, wiecie co robię? Do takiegoś już czasu lubię suplementy wraz z siemiem wpijać. W ogóle jaki ładny kadr, jakby tylko odkurzacza tego nie było. Tylko beniaminek, o. I odkurzacza jak nie ma, byłoby bardzo ładnie. I tak przy okazji brania tych supli, chciałam wam fajną polecajkę dać. Co prawda są tylko 3 odcinki, ale to nadal się nazywa serial. Co prawda taki mini serial. Na Netflixie. No po prostu powiem wam tak. Ja to taką gatunek filmów określam jako pierdololo. Bo to jest to takie pierdolenie o niczym. Ale jest zarąbiste, takie śmieszne. Można się pośmiać. Jeśli lubicie takie głupkowate rzeczy. Tylko muszę wam znaleźć tą miniaturkę. Byście wiedziały, moje dziewczyny i chłopaki, jeśli tu są, a chyba są, czekajcie, ślub, o, ślub doskonały, ta pierwsza u góry, gra aktor z, a chyba teściowie to się nazywało, nie? Tak, co, o, ten, co wychodził, jak on się nazywa, znasz jego nazwisko, co jego wrobiają w tej ślub? Mm. Nie pamiętam imienia tego aktora, się dziwnie tu mi układa. Cycki mam większe. Coś chciałam powiedzieć? Jeśli oglądaliście Teściowy, to gra aktor, który wychodził z Mirabelką, czyli psem, i mówił, no szczyj! Dobrze, zaraz odpalamy. Została nam końcówka drugiego i trzeci i skończyło się. Zobaczcie, Czesia. Siedzi się, patrzy na mnie. No i taki dzionek. A powiem wam, że dzisiaj ja jestem zadowolona z dzisiejszego nagrywania. No, miałam, tak jak wam mówiłam, spadek niesamowity. A z nagrywaniem jest tak, że jeśli nie będziesz mieć weny, serca i czuć tego, to nie chusteczki, nic tego fajnego nie będzie wychodziło. No. Także tak. A ty bierzesz też suple? Mhm. Jutro w ogóle wam coś pokażę. Dzisiaj nie będę już dawała żadnego tych, ale jutro wam coś fajnego pokażę. Jutro Kamila ma wolne, także jakby paczki przyszły, to zrobi samochodzik i wyjdzie dla mego. Wszystko zależy, o której godzinie przyjdą paczki i jak to będzie szło.